Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam jeszcze wcześniej na test, ponieważ ja teraz się właśnie już częściowo gdzieś tam lekko malnęłam. Natomiast chciałam Wam pokazać na żywo, zrobić test tego tuszu Revolution, Make Up Revolution Awesome Lash Power and Definition. To jest ten tusz. Ja już mam dzisiaj na sobie, tak, mam podkład z Number 7 A Brush Away, ten w kolorku Wheat. Ten Wam już znany. Następnie mam odrobinkę tego korektora Anti-Age w kolorku Nude z Maybelline. Następnie na rzęsach mam primer ten z Dayreal. Odrobinkę mam Rimmela Stay Blushed, troszeczkę różu, bardzo minimalnie, naprawdę niezbyt dużo. Jeżeli chodzi o oko, bardzo delikatnie, pewnie też to widać, nie wiem jak tutaj to światło, bo jestem przy sztucznym. Mam oczywiście tą paletkę Naked i użyłam dwóch kolorków, to jest Virgin i Sidecar, także tak się to prezentuje. Jeżeli chodzi o tutaj łuk brwiowy, załamanie łuku brwiowego, to mam tą kredkę Soul Susan rozświetlającą, odrobinkę pudru ze Styla i odrobinkę bronzera z Chanela. Tak się prezentuje mój make-up. Nie mogę się coś dzisiaj przekonać, nie wiem, powiedzcie mi, co myślicie, czy pasuje mi ta pomadka. Coś nie mogę się dzisiaj do niej przekonać. Nie wiem, czy dlatego, że ja zbladłam, czy... No nie wiem, zobaczcie, Ja ją sobie dodaję i wiecie co, nie wiem, no fakt, że nie jest to mocno czerwone, ale jakoś tak mi dziwnie, nie wiem, dziwnie się z nią czuję. Powiedzcie mi, czy mi pasuje, czy nie, może ja mam coś nie tego. Jeżeli chodzi o zapach, dzisiaj to jest Insolence Guerlain. Także tak ja się dzisiaj prezentuję. Jeżeli chodzi o z kolei mój ubiór, to zrobię Wam w Get Ready With Me, jak będę po prostu wychodzić. I następna rzecz, jaką dla Was szykuję, to będzie... Oczywiście vlog, zabieram Was do stoku. Dobrze, przechodzimy do testu tego tuszu. Szczoteczka jest, wiecie co, bardzo gęsta, zobaczcie. Bardzo, bardzo gęsta jest. Naprawdę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No jest taka dość włosiasta. Lecimy. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko widzicie. Bardzo gruba. Z jednej strony nie lubię takich grubych szczoteczek, bo bardzo łatwo się nią upaćkać. Także zaraz zobaczymy, jak ona się sprawdzi. Delikatnie pachnie. Delikatny ma taki zapach kosmetyczny. No niby je rozczesuje, niby ich nie skleja, przynajmniej na razie. Delikatnie gdzieś tam je zagęszcza. Także Power and Definition. Zaraz zobaczymy, czy jest taka moc. Tak, ja wałkuję cały czas tą płytę nową, po prostu wałkuję ją od wczoraj. Jeszcze trochę i mi się te piosenki po prostu przyśnią, naprawdę. No nie wiem, zobaczcie, co myślicie o tym tuszu. Drugie oko. Kładę jedną warstwę, nie chcę dzisiaj przesadzić, nie chcę, wiecie. To jest tylko taki dzień na shopping, ja jadę do Primarka, oczywiście Was ze sobą zabieram. I mam w planie zobaczyć, czy mi się to uda, bo jadę z dziećmi. Nie wiem, czy mi dzieci na to pozwolą, czy nie będą rozrabiać, ale chciałam Wam już zrobić taki zaczątek we vlogu propozycji na prezenty świąteczne. Wyszłam wcześniej już z taką propozycją, już dostałam od Was kilka odpowiedzi, od kilku z Was dostałam odpowiedź, że pomysł jest fajny. Więc jeżeli mi się uda, to już dzisiaj Wam po prostu postaram się nagrać w pewnych miejscach rzeczy, które są właśnie przeznaczone na typowo na prezenty i po prostu ja Wam je pokażę i powiem, co możecie komu na przykład sprawić. Ja już czuję okres świąt, a dzisiaj ja Wam pokażę, jak wyjdę na zewnątrz. Po prostu u nas jest już lekko biało. Teraz jest słońce, więc może to wszystko stopnieje. Zobaczymy. Ale synek mnie dzisiaj obudził przed 8, wołając: mama, mama, patrz przez okno, patrz. Ja mówię: Boże, myślałam, że jakiś wypadek czy coś. Myślałam, że coś się będzie działo, ja patrzę, a to po prostu tylko śnieg. Tak się prezentuje ten tusz. Myślę, że jest spoko. Nie pamiętam jego ceny, ale to było chyba coś w granicach 4 funtów, także myślę, że naprawdę efekt jest dość zadowalający. Bardzo fajnie je rozczesał, minimalnie podkręcił, ale za to fajnie tak objętościowo właśnie sprawił, że jakoś na objętości one zyskały, tak? Jeszcze jedna warstwa. Po prostu tak się prezentuje mój taki szybki make-up. Bardzo proszę, powiedzcie mi, co myślicie o tuszu i co myślicie o tej pomadce. Czy ona mi pasuje, czy nie. Ja nie mogę się dzisiaj coś do niej przekonać. Nie wiem dlaczego.
I nie wiem, czy ją mam mieć, czy mam ją zdjąć. Jeżeli chodzi o Get Ready With Me, za chwilkę to dogram już oddzielnie. Także teraz po prostu chciałam Wam pokazać przede wszystkim test tego Awesome Lash. Dobrze, moi kochani, jeżeli Wam się ten tusz podoba, co o nim myślicie, napiszcie mi w komentarzach pod filmikiem. Ja już się zbieram. Za chwilkę Wam nagram oddzielnie Get Ready With Me, pokażę Wam mój strój dnia i tak dalej, i tak dalej. I później już będzie vlog. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas, to było dosłownie 6 minutek, 7, także nie chcę przedłużać. Tak się prezentował tusz, tak wygląda mój bardzo jak zwykle delikatny make-up. Ja taki lubię, nie lubię przesadu. Także przesadu? Co to w ogóle powiedziałam? Nie wiem, nie lubię przesadzić. O. Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie, jak Wam się podoba ten tusz i co myślicie o pomadce, napiszcie mi. Bardzo proszę o oczywiście łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę, życzę Wam przemiłego dnia. To był test właśnie tego tuszu, o którym Wam już mówiłam z Revolution. I to wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa! Buziaki, pa!